Kurza Wielka, mała wieś w gminie Działdowo, w województwie warmińsko-mazurskim, a w niej niewielki dom zamieszkany przez rodzinę Pokropskich. O domu państwa Pokropskich w mediach mówi się teraz wiele. Krążą informacje, jakoby dom był nawiedzony i jakaś nieznana siła nie dawała im spokoju. W internecie można również znaleźć nagrania z domu i relacje rodziny. Czy te wszystkie informacje są jednak prawdziwe? Zerknijmy na jeden z dostępnych materiałów. Rodzina Pokropskich od kilku dni nocuje w przytulisku Caritasu. No właśnie, raczej nocuje niż śpi. Spać no, śpimy, ale cały czas jest ten stres, bo to jest, opisać tego się nie da, tylko to jest przeżyć. To jest przeżyć, to jest naprawdę bardzo straszne, nikomu tego nie życzę. Trzeba mieć ważny powód, żeby z czworgiem dzieci uciekać z własnego domu. Solidnego, poniemieckiego, w którym pomimo wieku ściany są równe, a sufit nie wali się na głowę. Rzecz w tym, że ten dom oprócz Pokropskich ma podobno jeszcze innych lokatorów. No właśnie, trzeba mieć bardzo dobry powód, żeby uciekać z tak solidnego domu. Czy państwo Pokropskich miało taki powód? Co ważniejsze, pod jakim pozorem mieliby tam w ogóle wracać, skoro wiedzieli, że budynek jest nawiedzony? No właśnie, czy cały budynek? Media w tym samym zamieszaniu dziwnie pomijają sąsiadów mieszkających obok. Dlaczego? Pytań jest wiele, mało odpowiedzi. Do czasu. Dzikiego lokatora nikt nie widział, w przeciwieństwie do skutków jego telekinetycznych brewerii. Widzę, jak to właśnie leci, ale nie widzę tego właśnie człowieka, właśnie tego ducha jakby. Rekonstrukcja akcji? O, tak właśnie. Ani trochę nie oddaje grozy sytuacji, choćby dlatego, że ów, powiedzmy, duch ciska podobno po pokojach stalowymi przedmiotami, a nie zabawkami. Rzuca kłódką, rzuca łyżkami. Krystyna Pokropska zgodziła się wrócić do rodzinnego domu tylko za dnia i tylko w towarzystwie naszej ekipy. Dzikiego lokatora nikt nie widział. To zdanie jest bardzo ważne, bo wydaje nam się, że nikt go zobaczyć nie chciał. Państwo Pokropskich nie zdecydowało się wpuścić nas do swojego mieszkania, a pani Krystyna zamknęła przed nami swoje drzwi. Mówię celowo mieszkania, ponieważ mówimy o jednym mieszkaniu, a nie o całym budynku, w którym mieszkają też inni lokatorzy. Media bardzo głośno mówią o tym, że rodzina decyduje się na powrót do domu wyłącznie w ich obecności, co też mija się z prawdą, ponieważ podczas naszej obecności w Turzy Wielkiej rodzina wróciła do budynku i normalnie w nim przebywała. Egzorcystę zaprosiliśmy, ale egzorcysta ma przyjechać nie wiadomo kiedy, bo ma tyle spraw swoich. Chcieliśmy również zweryfikować, czy u państwa Pokropskich pojawi się egzorcysta. Chcieliśmy pomóc przy ewentualnym zebraniu materiałów, bo tak to właśnie działa. Egzorcysta najpierw sprawdza dostępne materiały, nagrania, dopiero potem decyduje się na wizytę w domu, jeżeli stwierdzi, że taka pomoc i wizyta jest potrzebna. Co prawda w domu państwa Pokropskich w poniedziałek pojawił się egzorcysta, ale niestety nie był to egzorcysta, tylko pastor kościoła chrześcijańskiego. Jest pan również egzorcystą, czy jakby takim samozwańczym egzorcystą? Jak to wygląda? Jestem protestantem, więc katolickie nazewnictwo za bardzo nie odnosi się do tego, co ja robię. I nie trzeba w kręgach protestanckich być wyznaczonym do jakiejś szczególnej posługi, jak to się dzieje w kościele katolickim. Przede wszystkim chcę porozmawiać z rodziną, przede wszystkim chcę dotknąć kwestii duchowości w tym domu. Będziemy się modlili, też nakażemy temu demonowi, aby odszedł. Był za to proboszcz, pomodlił się i pospiesznie wyszedł. Dzwoniłem do naszego księdza proboszcza i ksiądz proboszcz mi potwierdził. No, potwierdził mi to przez telefon, powiedział, że coś się dzieje. Opowiada sołtys. Po tym telefonie życie towarzyskie Pokropskich, mówiąc delikatnie, wyhamowało. Nasze rozmowy z sąsiadami nie potwierdzają słów pana sołtysa, chociaż my nie twierdzimy, że nie są prawdziwe. Po prostu chcemy rzucić inne światło na tę sprawę, inny punkt widzenia różnych osób. Chodzi dokładnie o to, że podczas jednej z niedzielnych mszy ksiądz nie potwierdził, jakoby podczas swojej obecności w budynku działy się jakieś dziwne zjawiska, a motyw spadającego nakrycia głowy nie został potwierdzony. Przedstawimy wam teraz fragmenty nagrań podczas rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, które mogą rzucić nowe światło na tę sprawę i dać wam nowe pole do interpretacji wydarzeń, które działy się
w rzekomo nawiedzonym domu w Turzy Wielkiej. Dzień dobry pani. Piotr Chojnacki. Ja chciałem się dowiedzieć tutaj. Zajmujemy się takimi różnymi zjawiskami. Nie chcę za bardzo przeszkadzać, ale nie wiem, czy dobrze trafiłem. Ja panu powiem, ja tyle wiem, co i pan. Z gazet, telewizja, do pracy jadę, jestem w szoku. My już mamy, ja nazywam Michalska. To jest ten budynek, tylko z tamtej strony. Z tej strony. I wcale nikt nas nie tłumaczy, co się dzieje. Aha. Normalnie jadę do sklepu, albo w gazecie, albo w telewizji. Pierwszy raz, co się stało, pan nie rozumie. Pokazali w telewizji tą stronę. Tak. Normalnie wszystko w szoku. Ja tym budynek. Tą stronę. Tak, ten budynek, że nawiedzony, no jak nawiedzony, jak mieszkają jeszcze dwóch lokatorów, ja i sąsiad, że no i co się dzieje, to tylko pan Bóg wie. Nic nam nie informują, nic robi. Ona wyjazdy przeprowadza, a my się dowiadujemy albo ze sklepu, albo z gazety, albo z telewizji. Nic, i jak nic, państwo nic przyjeżdżacie, mówią. Przyjeżdżacie ktoś tam telewizja, raz tego, gazety, jakie szoku. To nie można chyba tak żyć, nie można. Święta się zbliżają, Pan Jezus się rodzi, a co to się robi? A my jako lokatorzy, to my o niczym nie wiemy. I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, bo ja bym... Tak, bo wie pan, to by nikt nie siedział, nie? Kto by mnie... Dobra, idę panu po... Dobra, a co tam można wejść teraz? Nie ma ich obecnie, chyba nie wie panie, bo ja tyle wiem, co pan wie tak samo. Ja wiem, co mi... Nie wie pani, gdzie są? Ja wiem, gdzie są, to jest jedni. To jest jedni. Na chodzę na studia, zdjęcia robią. A co święta się zbliżają? Czekają, że może ducha... No ty, proszę pana, i to jeszcze pijane gówniarze, takie, tak. Takie, no, jak wczoraj, no, pięciu ich Bóg, taki, może by... Lekon, ale lekon był kosztą. Tak, a jak oni to zrobią, szyby wybiją, to my też się boimy, to jest budynek gminny, tak samo ja płacę i ten pan, i te lokatorzy. Jak tu się mnie nie odpowiada, proszę bardzo się winieść i nie robić afery. A skoro coś się dzieje w nocy, uciekali jakieś noże, no wie pan co, ja się dowiedziałam. Państwo normalnie żyją. Normalnie żyjemy, a widzę. Za chwilę proszę pana wysiąść z piwnicy. No, a ja mówię, chodzę. Na tych kominiach prowadzą, na tych kominiach. Ja mówię, weź otwój drzwi, my mamy tu wejście na strych, tylko nie do nich, do mieszkania. No i o co chodzi, weźcie pomóż, niech ktoś nam pomoże, bo mamy dość. No właśnie. Człowiek idzie do pracy, człowiek nie może się skupić, tak? I w domu to samo, święta się, no jak do czego to? Jakby ktoś, jak ja bym jeździła do kogoś pod dom i nagrywa, jak się, skoro nic nie dzieje. Dokładnie. Jakby się coś działo, to by nikt tu nie siedział. Tak jak co dzień, jak od kilkunastu lat w tym budynku mieszkamy, od 2001, tak sąsiadka i ja. To swoje czynności codzienne, co robimy. Codziennie, ale teraz się nie da, bo bez nich się nie da. Proszę nie. Państwa, a może być tak, że ta rodzina po prostu chce jakieś nowe miejsce? Tak, tak, kto? O to chodzi. Mam powiedzieć panu, to jest właśnie to jest głównym celem. Tak. Wszystko na tym było. To jest ja puściłam cel. Pana do domu. Do jakiej razy oni mogą do mnie na strych, a ty do mieszkania. A na pierwszy rzut... Całego problemu. Cicho, zdjęcie dom, jak to dom nawiedzony. No jak nawiedzony, jak ludzie mieszkają. Ja się kopałam tutaj o drugiej w nocy, bo nie można nawet spać. Człowiek ciucha już śpi, żeby nie wiadomo, co tu się może stać. Jak się uciszy, dopiero człowiek zaczyna funkcjonować. Tym dodamy też od tam ile? Drugi tydzień chyba, ja? Trzeci już idzie widać, no bardzo trzeci. Ale walka to jest od dłuższego. No. Aha. Czyli próbowali... Oni już próbowali tego tu i... A ona ma awanturę, taką rodzinę, oni tak o byle co się tam... Kurde, oni... tego do wójta na tego... Za dużo, proszę pana. Co tu mówić, bo też się z internetu, że dostali nawet... Od gminy 900 zł na wynajęcie nowego mieszkania. Tak. Aha. To jest w internecie, tam to nie za nagrywanie. My się tylko dowiadujemy, bo ona z nami, proszę pana, nic nie rozmawia, ni on, ni ona, ni ten chłopak, który ma 18 lat, w ogóle nikt. Tylko jakby siut i kita. I też media z państwem nie rozmawiają. W ogóle, proszę pana, ja się, może nie tak mówię, pada się kłócę.
Tak nie można, weźcie sprostujcie. A co to, no, nie, to pan też obok mieszka? Tak, to syn. No mówię, że rozmawiamy, że mi się dowiadujemy z gazet, od ludzi, ale od nich kompletnie. I proszę pana, tak jest, że człowiek ma dzień otwarty, przychodzi ci z kamery, albo to zdjęcia robi. Mówię, a kto panu pozwoli, to jeszcze mnie okrzania, no za co? Jak ja jestem niczemu winna, ja oni z nami nie chcą rozmawiać w ogóle. Mm-hmm. Tylko jakby chytieka mówiłam. I wielkie śmiech, i ha, ha, ha. Jakby się cokolwiek panie stało z tymi nożami, jak jest tych. Nikt by się nie zdążył ubrać to troszeczkę, i zamknąć drzwi, proszę pana. Tylko, nawet taka sytuacja. Komentuję, że oni poszukaliby mieszkanie, ale jak najbliżej tuzi. No zaraz, jak się coś naprawdę dzieje, to ja uciekam jak najdalej, a nie jak blisko. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, czy oni faktycznie kupili Wersalkę ostatnio i wprowadzili? A skąd panie by nie wie, kto jak... To tylko ich zdanie, że nie oni wiem. Dostali ci tam, kupili ci, my dostali. Nie widzieliśmy. Ja widziałem, jak... Ja nawet nie widziałem, jeśli by zrazu widziałem. Tej Wersalki nie widziałem, to nie wiem. Pierwsza chyba do szopy wynieśli, nie? Ja kupili tam, że do szopy i później oddali, że niby i tam... Ale kiedy kupili, czy on do tego, to ona... Ja nie widziałem. My nie mamy tego. Ja byłem w pracy, kobieta była gdzie indziej też i... Tam nie ma co klepać na pusto, bo to się... Tak trzeba mówić. Co będę gadał, że ją widziałem? Dajcie im tą chałupę, tam patrzymy do wójta i pan sobie zaraz buduje w dom cały dzień tam. Kojarzenie jest... Od czego to się zaczęło? To... Do księdza najpierw się zwrócili? A ksiądz był, nikt nas nie wołał w nocy, niby przyjechał. Dlaczego nikt nie zapukał? Słuchajcie, coś się dzieje. No to nikt nie był obrażony, że ksiądz zawoła, że ona zapukała, nie? Ksiądz, a to ksiądz wyprawiał, czy rzucał? Tego nikt nie widział. Aby ona była ksiądz i księdzowa ta służąca, czy to kucharka. Nie wiem, co to. Myśmy nie byli w tej sytuacji. A my jesteśmy tak jak pan. Dlatego to z internetu ci tam, z tego, że księdza tam... Te noże, nie? Na tym sedesie noże. Syn dzwoni, mamo, znów uciekli jakieś noże. Jakie noże? Dopiero przyjechał, a ich nikogo nie ma. To właśnie jest mało prawdopodobne takie noże. Jak ona prawdopodobnie zjeździ do Działdowa, do Karytasu, wie pan gdzie Karytas jest. Jak nie będzie ich w Karytasie, to obecnie ojciec jego mieszka w Księżnym Dworze. Mogą być u nich. A jak nie, to może gdzieś tam u jakichś przyjaciół sobie. Ja spróbuję numer telefonu. Oni tak, przyjadą. A oni jak tego, to przyjadą, chętnie. Jesteśmy w Działdowie, po wstępnej rozmowie z sąsiadami rodziny w domu rzekomo nawiedzonym w Turzy Wielkiej. Jednak rodziny tam nie było. Rozmowa z sąsiadami zmienia nasz pogląd. Całkowicie o 180 stopni zmienia się pogląd tego nawiedzonego domu. Z informacji, które przekazuje nam sąsiedzi, których nie ma w mediach żadnych informacji na temat tego, co sądzą sąsiedzi o tym nawiedzonym domu, a jak się okazuje, mieszkają również w tym nawiedzonym domu. Mamy drugą stronę medalu, którą chcemy pokazać, ale chcemy się skontaktować z rodziną. Więc jesteśmy w Działdowie i będziemy chcieli podjechać do Caritasu. Tak, bo nie mogliśmy się dodzwonić do Caritasu, więc jedziemy teraz pojechać i chcemy pogadać jeszcze z tą rodziną, porozmawiać, dowiedzieć się co poznać ona... ich stronę. Dokładnie. Widzimy się na miejscu. Dzień dobry pani Krystyno, dziennikarz Piotr Polinacki. Witam. Może, nie wiem, tutaj, żeby nie było za zimno. Nie, bo tak chwileczkę, bo musimy tak... Dobrze. Chcielibyśmy zebrać materiał dla pana egzorcysty, żeby może pomóc. Czyli my już egzorcystę mamy umówionego na jutro. No tak, właśnie tak słyszeliśmy o tym, że w poniedziałek ma być, że ma być egzorcysta. Jak najbardziej specjalizujemy się w takich, tego typu sprawach. Można sprawdzić na stronie, wejść, zobaczyć nasze przedsięwzięcia. I też chcielibyśmy tutaj państwu jak najbardziej pomóc w tym kierunku, zebrać materiały i zweryfikować, co się dzieje. Dokładnie. Bo zdajemy sobie sprawę, że na pewno... Ja wiem, tylko że już do nas dużo osób przyjeżdża, nie ma żadnej zdajemy pomocy, sobie także sprawę. My już w ogóle nie przyjmujemy, bo to jest tylko tak, dziennikarze zarabiają, a my z tego nic nie mamy. No właśnie, tylko dziennikarze byli, tak? Telewizja. No i to jest wszystko, tak. I potem są wielkie komentarze i tak dalej, i tak dalej. A tak. Czy coś, jakaś pomoc z fundacji była? Nic nie ma i po prostu my już mamy tego wszystkiego dosyć. I, bo to każdy sobie robi reportaż, telewizja, gazety, a my żadnej pomocy nie mamy. Tak? Gdybyśmy zaproponowali wejście i zbadanie pomieszczenia bez państwa obecności, żeby było bezpieczniej. Znaczy, czy coś się dzieje? Mamy sprzęt odpowiedni.
Znaczy, no my też jesteśmy na sprzęt już umówieni, także już wszystko mamy takiego załatwione. Pana. Już mamy wszystko tak załatwione, że pozapinamy na ostatnie guziki. No dobrze. Chodź. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy po wizycie w Caritasie w Działdowie. Zauważyliśmy panią Krystynę, poprosiliśmy o rozmowę. Pani Krystyna co prawda wyszła, ale rozmawiała dosyć, syna chyba wyszła. Z synem dosyć niechętnie. Z nami chcieliśmy pomóc, chcieliśmy zaoferować swoją pomoc, swoje badania, przeprowadzić kilka eksperymentów w domu. Niestety. Zauważyć, czy w ogóle, czy w całym domu coś się dzieje, czy tylko u nich akurat w tych pomieszczeniach, czy wobec naszej obecności też obiekty by się poruszały. No nie udało się nic zaobserwować. Pani Krystyna była bardzo niechętna, tak przynajmniej mi się wydaje, do jakichkolwiek badań dalszych. Jest to w pewnej mierze zrozumiałe, ponieważ no jesteśmy już po tygodniu, tak, bodajże dużo, od całej tej całej dużo otoczki. Dużo dziennikarzy było, z tego co mówiła, była telewizja, sporo osób. Wiadomo, mogą mieć tego dosyć, ale nikt tak naprawdę nie zaoferował swojej pomocy. My byliśmy chyba pierwsi, jednak nie skorzystała z tej możliwości, co za chwilę też usłyszycie na nagraniu. Tak, pani Krystyna doskonale na wszystkie nasze pytania, które zresztą usłyszycie, odpowiadała niechętnie i tak jakby chciała nas spławić, mówiąc kolokwialnie. Tak to wyglądało, a sami też ocenicie, jak sytuacja wygląda na materiale. Zaraz jedziemy jeszcze raz do sąsiadów, porozmawiać z nimi na spokojnie, weźmiemy przyrządy i zobaczymy, czy coś się dzieje piętro niżej. Do zobaczenia. Ciekawe, gdzie jadę. A to dawaj, jedz. Ten ojciec wyszedł, nie? Ojciec nie pojechał z nim. Nie, nie pojechał. Intryga jak tu. Schowaj. Bo nie widzę. Nie widać tego samochodu całym, przecież nie masz cokolwiek co. Wróciliśmy z Caritasu do Turzy Wielkiej pod budynek, w którym mieszka rodzina, w celu porozmawiania z sąsiadami. I co się okazuje, rodzina tutaj przyjechała przed nami. Dosłownie przyjechała przed nami. My od razu z Caritasu przyjechaliśmy w tą miejscowość, gdzie stoi ten dom. Okazuje się, że cała rodzina jest na miejscu. Jest w komplecie na miejscu. Ojciec, mąż bierze węgiel, chce rozgrzać w mieszkaniu, że na teoretycznie przygotowanie jutrzejszego księdza egzorcysty. Pytanie jest podstawowe i następujące. Czy rodzina tak chętnie wróciłaby do nawiedzonego domu, wiedząc, że coś się dzieje od razu po rozmowie z nami w Caritasie? Tak. W ogóle sami sobie zadajcie to pytanie. Jeżeli uciekacie z domu do Caritasu, bo w waszym domu rzucają straszy, baterie latają, klocki, kłódki, noże, a później po rozmowie wracacie od razu do nawiedzonego domu, rozpalacie i zostajecie tam na noc. Czekamy na panią, której na razie nie zastaliśmy i będziemy chcieli z nią troszeczkę porozmawiać, więc mamy nadzieję, że uda się nam jeszcze zdobyć więcej informacji. Tak, ciekawostką jest również informacja, fakt, że ojciec był jeszcze w miarę chętny do rozmowy, chciał z nami porozmawiać, nawet chciał nas zaprosić do środka, ale jak tylko zobaczyła nas pani Krystyna, to oczywiście powiedziała stanowcze nie, że nie chce porozmawiać, pomocy, niczego, on nie oczekuje. Śledztwo w toku. Tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Powiedziałam raz i prawda. A zresztą tu jeszcze jest moja sąsiadka za ścianą, a ty przez drogę. Ale panowie, nikt nie na... Nie, nikt
Dzień dobry. Panu wie, że to, co tu ja powiedziałem, to ja tu pana mi rozmawiać. Coś było, jak ta wersalka i tak dalej. Ale to chyba coś jest nie tak. To już jest nie, zbyt to mocno nagłośnione, to jest. Jeżeli coś było, a straszy. Nie, jak mąż wystraszył piwnicy, to ja wszystko ustawiam i uciekłam. Oni mieli czas zdjęcia zrobić, mieli czas. I on wszystko kończy, bo pani się uśmiecha, zadowolona jest. Coś jest nie tak. Przepraszam, że. Co mówię, to ciotka, że w piątek była taka akcja, ja już spałam, że. No ona powie, ona tu mieszka w tym budynku, że ja już jestem policja była na sygnałach. Wiecznie tutaj są takie akcje, tutaj samochody przyjeżdżają, robią, młodzież sobie przyjeżdża, to naćpani, pijani sobie tutaj urządzają pokazy nocne. Tutaj policja tutaj przyjeżdża na sygnale i co tylko, i tutaj ich nie ma, oni po prostu sobie wyjeżdżają. Ja mówię, proszę bardzo, to niech tutaj idą. Jeżeli coś jest, to dlaczego nikogo nie puszczają? Ja to mówię, dlaczego nikogo nie puszczają do domu? My się sami zaoferowaliśmy, że chcieliśmy przeprowadzić badania, ale nic, nic. O co? I o co chodzi? Jakby się coś dało, to każdy by chyba uciekał, czy nie? Ja to nie wyobrażam. Słucham pan, no dobrze, jeżeli coś się dzieje, no to dlaczego nikt nie może wejść? A jeżeli ktoś przychodzi, byli księża i wszystko, nic się nie działo. Tak, tak, mówili, tak? No tak, bo przecież... Pisze w gazecie. I tutaj byli, było trzech księży, nic się nie działo, był załogi. Piątek. Czyli to, że w księdza walnęła kutka, to nieprawda? Nie, ksiądz powiedział nam szczyt, bo ja byłam w niedzielę i ksiądz powiedział, nie uderzyła żadna kutka, nic nie uderzyło, tylko się poruszył biret. Co się poruszyło? Biret, no to ta czapka księdza. A że światła się świecą w nocy? Oni jeżdżą, w każdej chwili. Tak, oni przyjeżdżają. 10:01, po co? Taksówki podjeżdżają. Odbiorą taksówki i taksówka przyjeżdża. I co chwilę, po co ten cyrk jest? My tutaj wiemy, jak to jest. Tylko tyle, że teraz, aby na śmiech ludzki niepotrzebnie tutaj się zostało to rozgłoszone. Ja nie mówię, że czegoś nie było. Bo ja wcale nie mówię, a teraz wymyślili sobie, że Szterna. Tak, oczywiście, tu mieszkał Szterna, ale ile lat temu? No, a nie oszukujmy się. No, nie oszukujmy się. To z wioski nikt nie chce udzielić informacji, bo każdy zna. A gdzie, panowie, a gdzie oni byli, jakbyście pojechali? W Karitasie. Karitasie? I szybko zawinęli tutaj, a my od razu przyjechaliśmy. Będzie szybciej od nas. Szybciej od nas. My też od razu z Karitasa tu przyjechaliśmy. Kto by przyjeżdżał, wiedząc, że tutaj straszy? Tu już siedziały cyrki, ile to było w październiku, co straż wzywali. To się naprawdę oni... Tak, ogień, pali się. Oni jeżeli... A sąsiad pies rozpał. A sąsiad wszystkiego się chwytają, jakby. No, ten sąsiad... A wójt nie chce z nimi mieć już do czynienia nic, bo to już jest... Bo czy to oni będą tu mieszkać, czy gdziekolwiek. Oni mieszkali w Księżym Dworze, tam nikt nie chciał z nimi mieć do czynienia. Oni, nikt nie pisze o tym, że syn też siedzi w pierdlu. Naprawdę jest tutaj strach. Syn też zagraża, ona już nas powali. Ja mówię, to nie jest... To jest ciężki temat. To prawda, że jutro jest egzorcysta umówiony? No niby mamy. Tak, tylko nam chodzi bardziej o to, bo wiemy z doświadczenia, że jak taki egzorcysta przychodzi do miejsca, w którym się nic nie dzieje, to później może zrobić wręcz przeciwnie, że będzie na odwrót. To ta pani, ona w domu, ona mieszka na przejściu. Gdyby się coś u państwa działo później po tej wizycie, która ma się odbyć, no to jak najbardziej można się z nami skontaktować, to tam tutaj pomoże. Słyszeliśmy, że jeszcze w piątek ma przyjechać jakaś ekipa. O, proszę pana, mieli się codziennie. Codziennie przyjeżdżają i nawodzą normalnie. Ale ja powiem panu tak, jak ten TVN tak samo, oni też tutaj nawoływali. Pierwsza rzecz, jaka ta Krysia chciała, to żeby napomknąć, żeby pomóc, żeby ludzie dobrej woli, no to pomóc i jeszcze raz pomóc. Ja rozumiem wszystko, to się wszystko zakończyło, no to jest tak samo i to dziewczynkę. Ta dziewczynka teraz, a to, że ona jak była w szpitalu i tak dalej, ona ma ciężki los, ta dziewczynka. Ona od urodzenia praktycznie tych dzieci małych, to już to jest 12-latka, ona ich wychowuje. I się należy medal, się należy nagroda. Ta dziewczynka, one naprawdę... Czy ona się uczy, chodzi do szkoły? No teraz nie chodzi, ale ona w lato też nie chodziła też, bo ona też musiała rano wstać, o 6 rano musiała tych dzieci bawić. Dwójkę dzieci małych. I to była 11-latka, bo teraz ma 12 lat. Teraz stwierdzili, że ona jest opętana, ona już jest zmęczona. Zauważy pan nawet, jak ogląda pan te wszystkie programy, tam gdzie ona występuje, ona cały czas z tymi dziećmi chodzi. Tam żadne dziecko, ona nie chce iść do matki. Byli teraz tydzień temu w kościele, to samo. Ta dziewczynka ledwo stała na nogach. Przecież to jest, ona jest mała i chuda.
To jest bardzo zastanawiające. Media wszystkie mówią tylko o tym, że dom jest nawiedzony, nie mówią... Nie mówią o tym, że tutaj mieszkają ludzie. Słucha pan, na zdrowy rozsądek, jeżeli coś takiego się dzieje, tu oni daleko nie mają, no to co, to w jednym mieszkaniu coś się dzieje? Tutaj nie słychać? No ja tutaj przychodzę, tu nie słychać nic. Tu się by czuło złą atmosferę, w ogóle ciężkie powietrze, no bo to nie jest... Dla mnie to jest niewytłumaczalne. Jeżeli udokumentować nawet dla niewierzących, jeżeli mają pewność, że coś jest, dla niedowiarków. Zgadza się. Nas zastanowiło to na samym początku, dlaczego nic nie jest nagrane. W końcu to można nawet telefonem nagrać, tak. Cokolwiek. To by było nawet dla nich potwierdzenie, tak, że coś się dzieje. A oni nic. No to by wskazywało na to wyłącznie, że nic się nie dzieje. Słucha pan, no dobrze, no układa, jak oni to twierdzą, diabeł układa noże na sedesie. Mają czas zrobić zdjęcie, wtedy mają czas zrobić zdjęcie, wszystko, no coś jest nie tak, a jeżeli czymś rzuca, to nie. Była jedna telewizja, tu było wiele osób, nic się przy nich nie działo. A ktoś odjeżdża od razu automatycznie, co się dzieje? Światła się świecą? Tak, świecą się światła, jak oni przyjadą i je zapalą. Ja tutaj widzę z okna, kiedy oni są, kiedy ich nie ma. Pora kończyć odcinek ze śledztwa z rzekomo nawiedzonego domu w Turzy Wielkiej. Dziękujemy tym, którzy obejrzeli odcinek do końca i mamy nadzieję, że rzuciliśmy wam nowe światło na tę sprawę. Ten odcinek musieliśmy poprowadzić troszeczkę inaczej, ale mamy nadzieję, że i taki sposób wam się spodoba. Być może lekko reportażowy, ponieważ w tym momencie nie dało się go poprowadzić inaczej. Podczas całego materiału dało się słyszeć bardzo ważne stwierdzenie. Podczas naszego przyjazdu i pobytu w Caritasie pani Krystyna wypowiedziała jedno zdanie, że dziennikarze przyjeżdżają, tworzą materiały i na nich zarabiają, a dla nich nie ma z tego nic. Należy się w takim wypadku zastanowić, czy nie o to cały ambaras w tej sprawie. Mamy nadzieję, że nasze śledztwo wam się podobało i spojrzycie na tę sprawę również z tej drugiej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku.